Drodzy Państwo, szczególne miejsce, znane nie tylko wrocławianom, dolnoślązakom, ale staramy się to miejsce popularyzować od już blisko 20 lat poprzez coroczne uroczystości marcowe upamiętniające Kongres Berliński. Za 2,5 tygodnia kolejna taka uroczystość, 84. rocznica ogłoszenia praw Polaków spod znaku Rodła. Jedyna taka w Polsce od 2004 roku, nieprzerwanie realizowana właśnie we Wrocławiu, w historycznej stolicy Śląska, stolicy Dolnego Śląska, jak to ktoś kiedyś powiedział, co mnie bardzo usatysfakcjonowało i to powtórzę, współczesnej też stolicy spod znaku Rodła w XXI wieku. Ale ten rok, drodzy Państwo, obfituje także w inne okrągłe rocznice. Minęła 150. rocznica urodzin księdza Bolesława Domańskiego, prezesa Związku Polaków w Niemczech, 14 stycznia tego roku w Złotowie na ziemi pilskiej, tam na północy Wielkopolski też upamiętnienie, piękna uroczystość. Przed nami jesienią 90. rocznica powstania znaku Rodła, tego symbolu Polaków w Niemczech, a więc wspaniały też jubileusz i też o tym jeszcze za chwileczkę powiemy. Ale szczególny rok, rok 2022, bo to jest rok, proszę Państwa, stulecia powstania Związku Polaków w Niemczech. 1922-2022. I zanim ja może podzielę się z Państwem refleksją jeszcze o różnego rodzaju wydarzeniach, inicjatywach, serdecznie witam wszystkich tych Państwa, którzy przyjęli to zaproszenie, media, ale także przyjaciół sprawy. Witam panią dr Katarzynę Pawlak-Weiss, witam pana Marka Gadowicza, Instytut Pamięci Narodowej, oddział we Wrocławiu, bo też i pan dyrektor Paweł Rozrzestwieński, pan wicewojewoda Bogusław Szpytma i dzisiaj nie mogący uczestniczyć w tej uroczystości pan dr Edward Wąsiewicz, konsul honorowy Austrii we Wrocławiu, objęli tę uroczystość marcową swoim patronatem honorowym. A uroczystość 6 marca we Wrocławiu będzie jedną z wielu takich uroczystości otwierających ten szczególny rok, rok jubileuszu stulecia powstania Związku Polaków w Niemczech. To nie będą tylko uroczystości stacjonarne, ja później powiem Państwu o bogatym, prawie cotygodniowym scenariuszu takich wydarzeń w całej Polsce ze szczególnym uwzględnieniem pasa ziem zachodnich i północnych, ziem odzyskanych, ale przecież to będą i spotkania, i okolicznościowe znaczki, monety i wiele, wiele upamiętnień, które realizują instytucje właśnie takie jak Instytut Pamięci Narodowej i dzisiaj jesteśmy też przygotowani na to, aby pokazać, co nas czeka, jaka praca też w ostatnich tygodniach, miesiącach ze strony przyjaciół z Instytutu Pamięci Narodowej. Pani doktor, bardzo proszę. Dobrze. O refleksję. Instytut Pamięci Narodowej, szczególnie Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej, włączyło się w obchody stulecia powstania Związku Polaków w Niemczech. Na tą okoliczność przygotowujemy taki znaczek pamiątkowy, który będziemy rozdawać uczestnikom, który będzie taką pamiątką właściwie tego wydarzenia. Ta przypinka będzie opatrzona również taką informacją historyczną o samym Związku, o jego powstaniu, o roli, jaką odegrał i do kiedy tak naprawdę istniał. Wybieraliśmy długo zdjęcie, które miało być taką wizualizacją Polaków, ale przede wszystkim właśnie tego historycznego znaku Rodła, które tutaj na fladze jest widoczne, więc mam nadzieję, że będzie to taka informacja edukacyjna, przede wszystkim dla młodego pokolenia, które będzie mogło zapoznać się w takim skrócie z tą historią, no i oczywiście otrzymać tą pamiątkową oznakę, która będzie towarzyszyła, nie wiem, tego upamiętniania historii Polaków w Niemczech w okresie międzywojennym. Tak, jak również ze współpracy Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału we Wrocławiu z Chorągwią Dolnośląską ZHP zostaną wydane kartki poczty harcerskiej, numerowane, limitowane kartki upamiętniające dane wydarzenie z okazji stulecia powstania Związku Polaków w Niemczech. Uprzejmie witam pana Bogusława Szpytmę, wicewojewody dolnośląskiego, przyjaciela sprawy, nie tylko z racji sprawowanego urzędu, ale wcześniej jako Polaka, samorządowca. No, od wielu lat nasza współpraca, przyjaźń, zainteresowanie tym tematem. Panie wojewodo, ja tylko jednym zdaniem na początku poinformowałem o jubileuszu, nie tylko o marcowej uroczystości, którą patronatem honorowym objął pan wojewoda Jarosław Obrębski, o 90. rocznicy znaku Rodła w listopadzie, o 150. rocznicy urodzin księdza Bolesława Domańskiego, ale o wielkim jubileuszu stulecia Związku Polaków w Niemczech i szeregu uroczystości, inicjatyw, upamiętnień, które będą miały miejsce w pasie ziem zachodnich i północnych, praktycznie w całej Polsce. To może na zakończenie z Państwem się tą refleksją podzielę, a pana wojewodę poprosiłbym też tutaj o słowo dla nas. Szanowni Państwo, ogromna praca i ogromna wdzięczność panu prezesowi, Państwu, którzy wspierają również tę inicjatywę. Jak ważne jest pielęgnowanie pamięci o relacjach Polaków w Niemczech i Polski z Niemcami, widać dziś.
bo taki bardzo, bardzo znamienny sygnał poszedł z Berlina niedawno w trakcie konfliktu. Przewraca nam się ksiądz. W trakcie konfliktu na Ukrainie, domniemanego czy rzeczywistego, wiemy, że rzeczywistego, tam wojna trwa od 2014 roku, ale wreszcie po wielu latach naszej narracji, naszego zwracania uwagę na to, że jak ważną rolę Polska również pełni w tych międzynarodowych relacjach, w tym rejonie świata, wreszcie prasa, media niemieckie powiedziały, warto spojrzeć na Rosję z punktu widzenia Polski. I myślę, że państwa również praca, która jest nieco inna, bo wiemy, że Związek Polaków w Niemczech miał nieco inne cele, ale one wszystkie są zbieżne, żeby komunikować interes Polski, który nie jest często tylko interesem polskim, ale jest interesem pokoju, na przykład zachowania pokoju w Europie, bo my doskonale znamy te totalitaryzmy, ale też te historie. 1000 lat jesteśmy sąsiadami z naszymi wschodnimi partnerami i z zachodnimi partnerami i doskonale czujemy ten okres. Gratuluję tej ogromnej pracy, bo to wiele lat. Ja pamiętam pana prezesa z roku 2004, a więc to już ile? 18 lat będzie, wtedy, kiedy pracowałem w Urzędzie Marszałkowskim. To jest naprawdę ogromna praca. Co roku można powiedzieć powtarzalne imprezy, ale to trzeba zgromadzić ludzi, trzeba zgromadzić pieniądze, trzeba zgromadzić wsparcie, również międzynarodowe. Tego gratuluję, dziękuję naprawdę w imieniu rządu polskiego, którego reprezentantem jestem tutaj na Dolnym Śląsku, za te odważne, cierpliwe, bardzo racjonalne państwa działanie, za ten cały wysiłek. Naprawdę nie tylko wyrazy szacunku, ale również wsparcia, bo to jest wszyscy w tym samym kierunku. Myślimy i działamy. Gratuluję jeszcze raz. Panie wojewodo, bardzo dziękuję za te słowa. Proszę Państwa, od lat rzeczywiście ten patriotyzm pod znaku RODO jest konsekwentny, cierpliwy, nakierowany w szczególności na młodego odbiorcę i od wielu lat, proszę Państwa, ta uroczystość, zwłaszcza ta szczególna, ta marcowa, ta wyjątkowa, jedyna w Polsce, nosi nazwę nie bez podstaw, dopełnienie w tej nazwie Ogólnopolskiego Święta Polskiej Młodzieży spod znaku RODO. Druga edycja z rzędu będzie miała nieco skromniejszy wymiar frekwencyjny, bo wiemy, jaka jest sytuacja pandemiczna, wiemy, jak to wyglądało w ostatnich tygodniach, miesiącach. Nie będzie to taka skala, jak jeszcze w roku 2020. Niemniej ogromna praca wykonana na rzecz właśnie tych przygotowań tutaj w części plenerowej związanej z mszą świętą i później z tą transmisją w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego. Serdecznie dziękuję Wojsku Polskiemu. Od wielu lat dowódca garnizonu Wrocław i rektor komendant Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki zawsze mamy w tych miejscach, w tych instytucjach wsparcie. I też jest z nami pan major Sebastian Krupka, komendant garnizonu Wrocław. Drodzy Państwo, jest to o tyle też niepowtarzalne, powtarzalna sytuacja tych uroczystości, że tylko we Wrocławiu, tu w tym miejscu o godzinie 8:30 co roku w tę niedzielę marcową słyszymy apel pamięci w 100% dedykowany dziedzictwu Związku Polaków w Niemczech, Polakom spod znaku RODO. To też jest wielka sprawa, bo to też usłyszymy w tym roku jedno z wezwań wzmocnione, rozszerzone o imiona i nazwiska działaczy Polonii Wrocławskiej. To też będzie tutaj charakterystyczną kwestią, aby właśnie to tutaj też usłyszeć. Ale i msza święta dla nas wierzących, czy szerzej ludzi dobrej woli, msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Ignacego Deca, biskupa seniora diecezji świdnickiej, później w auli, już nie tak jak 2 lata temu, ale też część merytoryczna, też ciekawy multimedialny wykład spod znaku RODO. Proszę Państwa, 6 marca, 84. rocznica, stulecie Związku Polaków w Niemczech, 90. rocznica powstania znaku RODO, 150. rocznica urodzin tego wielkiego Polaka Kaszuby, który tam w Złotowie, w Zakrzewie, szczególnie te polskie zgłoski najchlubniej, najlepiej jak możliwe to było w swoim życiem zapisał. Ale ten rok to rok wielu uroczystości. I 24 kwietnia, niedziela pierwsza po Wielkanocy, uroczystość stacjonarna, podobna jak we Wrocławiu, może już na większą nawet skalę, dzięki udziałowi młodzieży szkolnej Racibórz. 7 maja Szczecin, 16 maja Opole, 21-22 maja Pszczew Międzyrzecz, 29 maja Sztum,
5 czerwca upamiętnienie Olimpu, 80. rocznica bohaterów polskiego ruchu oporu Olimp w wojennym Wrocławiu, ludzi z literą P, Polaków spod znaku rodła. I jeszcze jedna uroczystość, najprawdopodobniej w Kwidzynie w czerwcu. A po wakacjach Legnica, 24-25, najprawdopodobniej ta data września, 26 września Bytów, 2 października Kędzierzyn-Koźle, 9 października Olsztyn, 6 listopada upamiętnienie 90. rocznicy powstania znaku rodła w sali Wielkiej Ratusza we Wrocławiu. 8 listopada podobna uroczystość w Oleśnie, tam gdzie jest pochowana Janina Kłopocka, autorka znaku rodła. Piła i 6 i 3 grudnia podsumowanie jubileuszowego roku w sali Wielkiej Ratusza we Wrocławiu tych stacjonarnych uroczystości. A jeszcze, proszę Państwa, pozostaje nam Świdnica i szczególne 3 miasta, jakimi są Bytom, Zabrze i Gliwice. Te miasta wówczas w wschodnich rubieżach państwa niemieckiego, tam gdzie społeczność Polaków w okresie międzywojennym szczególnie istotną rolę odegrała. Ale proszę Państwa, to są uroczystości stacjonarne, które przygotowywane są z poszczególnymi samorządami, instytucjami, organizacjami, na pewno też z ośrodkami Instytutu Pamięci Narodowej. Tam wszędzie ten temat wybrzmi. Ale także, proszę Państwa, okolicznościowy znaczek, który przygotuje Poczta Polska w planie emisyjnym. Miałem tę przyjemność zgłosić wniosek do Narodowego Banku Polskiego, do pana prezesa Adama Glapińskiego i wśród 23 monet, które znalazły się w planie emisyjnym Narodowego Banku Polskiego tego roku, jest uwzględniona moneta 90. rocznicy znaku rodła, właśnie 6-8 listopada tego roku. Ja przepraszam, nie przywitałem, bo mamy tutaj państwa z Narodowego Banku Polskiego. Zapraszam serdecznie też do nas. Bardzo, bardzo się cieszę. Bardzo jestem wdzięczny też pani dyrektor i tutaj państwa reprezentacji i delegacji, bo też właśnie w tym wąskim, by się wydawało, planie 23 monet jest właśnie ten symbol Polaków sprzed 90 lat, wtedy aktualny i potrzebny Polakom w III Rzeszy, ale także dzisiaj również nam, Polakom w XXI wieku. Podobnie jak i prawdy Polaków, które tutaj nam towarzyszą, będą podczas tych uroczystości artykułowane, będą wybrzmiewały. Przecież przed nami w marcu, kwietniu kolejna trzecia edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego o prawdach Polaków spod znaku rodła jako katechizmie narodowym Polaków w XXI wieku. A ile pism, ile różnego rodzaju wizualizacji towarzyszących takim właśnie uroczystościom, na papierze firmowym, na roll-upach, banerach, wszędzie tam będziemy chcieli właśnie oddziaływać też zmysłem wzroku tego typu właśnie działaniami i prowadzić, tak jak pan wojewoda to podkreślił, spokojny, zrównoważony, ekumeniczny patriotyzm, cierpliwy, sięgający do źródeł okresu międzywojennego, ale jakże nam potrzebny Polakom w XXI wieku. Właśnie tych 5 praw Polaków od chyba 2 lat, od tej sytuacji, która ma miejsce, jeśli chodzi o polaryzację w polskim narodzie, tę dwubiegunowość, tą skrajność, ten wykop, który powstał, później związany z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, no to wszystkim, co się też porobiło w naszych rodzinach, wśród naszych znajomych, te prawdy Polaków mogą być tutaj szczególnie istotne, ważne i wszyscy, którzy temu tematowi sprzyjają i czują go, byśmy powiedzieli tak kolokwialnie, są zawsze do tego dzieła, do tej misji mile widziani. Zanim oddam głos może panu Arturowi Domańskiemu, który tutaj reprezentuje środowisko przewodników wrocławskich i od lat przecież też pomaga naszemu dziełu, bo przecież my tutaj, proszę państwa, przez te 18 lat uroczystości przyjęliśmy kilkadziesiąt grup szkolnych z całej Polski, Szczecina, Olsztyna, Raciborza, Wielkopolski, Południowej, Północnej, Pomorza i podczas tych uroczystości, a i zwłaszcza dnia poprzedzającego, młodzi ludzie zawsze podczas tego, bym powiedział, weekendu spod znaku rodła odkrywali, poznawali Wrocław. Panoramę racławicką, ale później miasto, dzięki też tutaj wrocławskim przewodnikom współpracujemy i też może jakieś wrażenia, panie Arturze, bo to przecież też się przewijało podczas zwiedzania miasta, bo to i historia, topografia, architektura i to dopełnienie takiego właśnie przyjazdu później z tą niedzielą, która zawsze była w 100% zajęta i dedykowana temu tematowi. Ale spotykał się pan z najprzeróżniejszymi grupami z całej Polski. I to dzięki pana inicjatywie te grupy młodzieży przyjeżdżają do Wrocławia. Możemy rozmawiać nie tylko o znaku rodła, ale również o pięknej historii naszego miasta. Ale ja bym chciał powiedzieć troszeczkę szerzej. Proszę państwa, my jesteśmy w miejscu, gdzie znajdują się miejsca postojowe dla autokarów, które z grupami turystycznymi przyjeżdżają do Wrocławia. My tutaj spotykamy się z naszymi gośćmi, stąd zaczynamy zwiedzanie Wrocławia. I przede wszystkim rozmawiamy jako pierwszy temat o znaku rodła, bo skoro goście wysiadają w tym miejscu, nie sposób nie powiedzieć kilku słów o znaku rodła.
I o ile wiedza o samym znaku jest znana, to pięć prawd Polaków robi duże wrażenie. Ten temat jest mniej znany, ale jeżeli powie się o nim kilka słów, jeżeli ludzie przeczytają te prawdy Polaków z tej pięknej tablicy, tak ciekawie wyeksponowanej tutaj, myślę, że to wzbudza pewną refleksję, pewne zastanowienie. Także, panie Tadeuszu, ja jestem przekonany, że Instytut Rodła ma przed sobą jeszcze dużo pracy. I wielkie gratulacje za to, że pan podejmuje to dzieło i ta wiedza nadal musi iść w świat. Także dziękuję bardzo za uwagę. Piotr Toczyński, główny specjalista NBP. W każdej monecie stworzy taki folder, który ma też za zadanie opracowanie historyczne, skąd ta moneta pochodzi i skąd pomysł na monetę. Ja mogę potwierdzić, że ta moneta wyjdzie 8 listopada, będzie o nominale 10 zł, będzie wykonana ze srebra i będzie miała nakład 10 tysięcy sztuk. Natomiast nie możemy pokazać, jak będzie wyglądała, ponieważ jeszcze nie jest przez prezesa podpisana uchwała, która ją dopuszcza do obiegu, więc to około 2 tygodni przed datą emisji dopiero będziemy mogli zobaczyć, jak ona będzie wyglądała. Na pewno będzie tam znak Rodła. Dziękujemy też zawsze wszystkim przyjaciołom, czy Straż Miejska Wrocławia jest zawsze na naszych uroczystościach i tutaj patrole konne, ale mamy delegata i też asystenta pana posła Krzysztofa Tuduja. Drodzy Państwo, ten temat, ta idea od tych blisko 20 lat, panie wojewodo, do uroczystości faktycznie od 2004, a misja chyba od 2003, są adresowane do wszystkich Polaków, do wszystkich ludzi dobrej woli. Gdybyśmy dzisiaj przeprowadzili taki mały test dziennikarski czy inny, przez te wszystkie lata każda grupa, czy wszyscy radni Rady Miejskiej Wrocławia zawsze solidarnie zapraszamy. Radni Sejmiku Województwa, radni powiatu wrocławskiego, ale to nie przestajemy na gruncie wrocławskim, mówiąc o ogólnopolskiej działalności. Radni miasta Opola, radni województwa opolskiego i ogrom środowisk, instytucji, osób fizycznych, wszelakich miejsc i organizacji, instytucji, które są zapraszane, informowane o tej działalności. Moglibyśmy to ująć tak symbolicznie, obrazowo, w takim spektrum. Dzisiaj od prezydenta Jacka Sutryka, aż pod prezydenta Andrzeja Dudę. Zmieniali się prezydenci, prawda, od tych lat wielu nastu, ale przecież ta dobra nowina właśnie trafia do wszystkich Polaków, a zwłaszcza do młodych ludzi, którzy są tutaj tymi szczególnie potrzebnymi i pożądanymi adresatami tej tematyki. Także przygotowanie uroczystości, często właśnie, która pół roku wymaga też nakładu pracy, ale ona jest, ja także, ja to mówię, i dla ducha, i dla brzucha. Bo przecież wielokrotnie w poprzednich edycjach dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej ci młodzi ludzie otrzymywali upominki, te gadżety, nagrody książkowe, rzeczowe. To wszystko składało się na ten dobry obraz Wrocławia, Dolnego Śląska i nas wszystkich w to dzieło zaangażowanych, że warto przyjeżdżać, warto się tym dobrym słowem spod znaku Rodła dzielić, warto polecać to miejsce i dlatego też co roku właśnie te uroczystości nabierały coraz większego wymiaru, w coraz większej skali i rozmachu. Ostatnie zdanie, w 2018 roku obchodziliśmy, proszę Państwa, Rok Praw Polaków spod znaku Rodła ustanowiony przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Pewnie w tym roku też będzie taka okolicznościowa już uchwała Izby niższej lub wyższej, jeśli chodzi o stulecie Związku Polaków w Niemczech. Natomiast tak jak jest na pomniku Arki Bożka w Raciborzu, to są jego słynne słowa, zresztą tych słów i zdań jest mnogość, warto je też przytaczać przy okazji uroczystości i spotkań w mediach. Siła nasza leży w nas samych. To warte podkreślenia, bo przecież, panie wojewodo, drodzy Państwo, ta inicjatywa zakiełkowała tutaj oddolnie, radzi sobie samodzielnie, napotyka zawsze jakieś komplikacje, trudności, ale cóż to za problemy z tymi problemami, którymi borykali się nasi rodacy w latach 20-30. Dzisiaj, chcę to wyraźnie podkreślić, w sposób absolutnie odpowiedzialny, korzystamy, przynajmniej mogę to powiedzieć za siebie, z daru wolności, z wypowiadanego słowa, z realizacji czynu. Wszystko, co jest mówione publicznie, prywatnie, związane z tą tematyką, z historią, z edukacją, z tego typu aktywnością, jest wypowiadane zawsze w sposób przyjazny, nie nakierowany przeciwko komukolwiek, tak jak to kiedyś ujął w jednej z rekomendacji pan konsul Edward Monsiewicz, że jest to patriotyzm niewymierzony przeciwko komukolwiek. 5 praw Polaków, dzisiaj już nie będziemy jakby więcej czasu poświęcać na analizę tych prawd, ale przecież, proszę Państwa, od blisko 84 lat są to prawdy jako mały dekalog polskości, jako narodowe credo, wciąż aktualne i kto wie, a chyba już na pewno bez znaku zapytania,
bardziej nam nawet potrzebne Polakom w XXI wieku niż tylko naszym rodakom u schyłku lat 30. i później w tej ciężkiej rzeczywistości już po 1 września 1939 roku. Nasze dzisiejsze spotkanie ma też jakby dać taki medialny i szerszy impuls sprawie, ale też zaprosić wszystkich tych, którzy temu tematowi zechcą sprzyjać, którzy mają może swoich przodków spod znaku RODO, a mogą podzielić się na przykład z Instytutem Pamięci Narodowej świadectwami, pamiątkami, a ufam w to, bo jestem człowiekiem wiary, nie tylko jako rzymski katolik, ale tej wiary spod znaku RODO. Może właśnie ta ora et labora całego roku, ta praca, aktywność na koniec roku jakoś znajdzie zrozumienie, ale przed nasza aktywność, praca, jak Państwo słyszeliście, w wielu miejscach Polski z wieloma kuratoriami, w sprawie z wszystkimi oddziałami Instytutu Pamięci Narodowej, z wojewodami, przedstawicielami samorządów, wszędzie tam, gdzie już jest przygotowany w tamtym roku grafik, który Państwu wymieniłem tego roku, a zapraszamy i spotykamy się, proszę Państwa, za 2,5 tygodnia tu w tym miejscu o 8.30, 6 marca. Nomen omen, tak samo jak w Berlinie 84 lata temu, gdzie Polacy wówczas w Teatrze Ludowym, w Teatr des Volkes, przygotowali fantastycznie przygotowany kongres. Pod każdym względem, który przyszedł do historii. Z wielu względów, z wielu powodów, ale w sposób szczególny dlatego, że na tym kongresie ogłoszono, proklamowano, promulgowano właśnie te prawdy Polaków spod znaku RODO. A niechaj te prawdy Polaków będą też takim naszym wspólnym i dziedzictwem, ale także dobrem XXI wieku, abyśmy pod tymi prawdami wszyscy dobrze się czuli, aby one były dla nas Polaków XXI wieku szczególnym dziedzictwem 1050-letniej naszej historii, wiary chrystusowej, a dla tych bym powiedział też w tych czasach, którzy niekoniecznie podzielają nasze dziedzictwo w tym obszarze, no to naprawdę przecież mają taką uniwersalność, że mogą naprawdę dla wszystkich być przyjazne i potrzebne. Tak jak i Polacy jako organizacja, proszę Państwa, katolicka w okresie międzywojennym współpracowali i życzyli sobie dobrze z braćmi innych denominacji chrześcijańskich, z luteranami, ewangelikami, z prawosławnymi, przecież byli wtedy i agnostycy, niewierzący, komuniści. Ta ekumenia, ta wspaniała głębia i uniwersalność działalności Związku Polaków w Niemczech jest do zastosowania w XXI wieku, do takiego uspółcześnienia. Życzę nam wszystkim właśnie, abyśmy też odnajdywali tę jedność wokół tych praw Polaków i symbolu znaku RODO, który nam tutaj towarzyszy, tej Wisły i Krakowa. Amen. Amen. Pani doktor, może jeszcze jakaś refleksja? Też refleksja, tutaj... Ja bardzo dziękuję również. Przyłączam się do tych podziękowań, gratulacji dla pana Tadeusza Szczerbaka za to, że podejmuje te działania i jest bardzo aktywny i faktycznie wiele osób wokół siebie łączy, żeby te uroczystości przygotowywać. Także jesteśmy pod wrażeniem, dlatego bardzo chętnie dołączamy się, zawsze patronatem obejmujemy. No i przede wszystkim dzięki panu Szczerbakowi też docieramy do szerszej grupy młodzieży, którą możemy właśnie edukować w tym zakresie o tych prawdach Polaków, które są, tak jak pan Tadeusz powiedział, są bardzo uniwersalne i mogą być drogowskazem dla wielu, więc niech dowiadują się o historii naszych przodków. My też w tym pomagamy, w tą inicjatywę zawsze chętnie się włączymy. Na pewno, proszę Państwa, inne oddziały też się włączają. Widzę, że pan dyrektor Paweł Warot w Gdańsku, też ta inicjatywa, ale wierzę w to głęboko, że na zasadzie dotychczasowej współpracy i tego roku IPN we Wrocławiu będzie tutaj primus inter pares, szczególna misja, szczególne pierwszeństwo. Także pani doktor, pani naczelnik, bardzo dziękuję. Dziękuję panu Markowi. Proszę też pozdrowić pana dyrektora. Dziękuję za dotychczasową współpracę i tę współpracę, która będzie na okoliczność 6 marca i tych dzieł, które będą dalej tutaj oczywiście realizowane i wychodziły z Wrocławia. Promieniowało, to będzie rodło dalej regularnie, konsekwentnie i prawie że codziennie. Tego też nam wszystkim życzę. Panie Wojewodo, bardzo też serdecznie dziękuję za przybycie, za dotychczasową życzliwość, za też tutaj patronat pana Wojewody Obremskiego, za pomoc też tutaj i służb mundurowych, pewnie też liczną obecność 6 marca tutaj w tym miejscu przy okazji tej naszej plenerowej uroczystości. Dziękuję Straży Miejskiej, Wojsku Polskiemu, Narodowemu Banku Polskiemu i wszystkim Państwu też tutaj z mediów, którzy jesteście z nami, patronaty Polskiego Radia, Telewizji Polskiej, Skarkonoskiej, mediów toruńskich. No wiele mediów też tutaj pomaga od wielu lat temu tematowi, a dzięki też patronatom i sprawozdania, i relacje. I nie czekaliśmy, jak widać, do ostatnich dni czy godzin na 6 marca, tylko dzisiaj ten akcent, ta idea i to nasze tutaj spotkanie miało miejsce. Bardzo serdecznie dziękuję za przybycie.
Dziękuję.